Pan minister przyjechał do nas powiedzieć o bardzo ważnej inwestycji. Jak Państwo wiecie, Biała Podlaska posiada specjalną strefę ekonomiczną. Strefę ekonomiczną, która znajduje się na obszarze naszego byłego lotniska wojskowego. I strefę, o której mówimy, że będą tam inwestycje w postaci fabryk, firm, które będą tworzyły miejsca pracy. Zależy nam na tym bardzo, aby powstały fabryki, aby powstały miejsca pracy, które będą bardzo dobrymi miejscami pracy dla Bialczan, miejscami wysokopłatnymi, ponieważ mamy tutaj bezrobocie dosyć wysokie, jak na województwo lubelskie. Ono wprawdzie spadło o 4,5% przez te ostatnie 4 lata, ale Bialczanie również chcą pracy w Białej Podlaskiej, a nie aby jej szukać w innych miastach naszego regionu. Szanowni Państwo, temat oczywiście jest związany z rolnictwem, dlatego też, że nasz region to jest region typowo rolniczy. Region, gdzie jest bardzo dużo produkcji owoców, produkcji warzyw, więc też są problemy ze skupem tych produktów i na to chciałby na ten problem pan minister odpowiedzieć. Jest na to remedium i bardzo się cieszę, że to właśnie remedium, ten problem zostanie rozwiązany w Białej Podlaskiej. Bardzo proszę, panie ministrze. Bardzo dziękuję, panie prezydencie. Ja bardzo państwa przepraszam, że musieliście państwo drugi raz zorganizować tą konferencję, ale obowiązki służbowe nie pozwoliły mi wcześniej dojechać, chociaż panu prezydentowi, panu senatorowi obiecywałem, że przyjadę na tą konferencję na 12 godzinę, ale tak jak powiadam, bardzo przepraszam. A dlaczego przyjechałem do Białej Podlaskiej? Dlatego, że w planach naszego rządu, o których mówił pan premier Mateusz Morawiecki i mówił też pan minister Krzysztof Ardanowski, ja chcę dzisiaj tu w Białej Podlaskiej potwierdzić, że tworzymy tak zwany, tak powiem dzisiaj, holding, Narodowy Holding Spożywczy. Chodzi o to, abyśmy znaleźli dobre rozwiązanie. Myślę, że już w listopadzie państwo się szerzej o tym dowiecie, ale dzisiaj chcę powiedzieć i nadmienić, iż Narodowy Holding Spożywczy budowany będzie od podstaw i chcemy związać w tym przedsiębiorstwie producentów, przetwórców i zorganizować też handel, bo o to idzie. Włączyć razem, aby wspólnie razem decydowali o produkcji, o przetwórstwie i o handlu, bo to jest najlepsze. Dlaczego? A ze swego doświadczenia powiem państwu, bo 20 lat prowadziłem spółdzielnię mleczarską niedaleko, tu na ścianie wschodniej. I dlaczego z tego chcemy wziąć przykład? Proszę zauważyć, że producenci mleka, którzy są zrzeszeni w spółdzielniach, a to jest 80% producentów i 80% przetwórstwa polskiego mleka jest przetwarzanych w spółdzielniach. Nie mają problemu ze sprzedażą. Nie mają problemu ze sprzedażą, bo współuczestniczą, produkują i współuczestniczą w przetwórstwie. Chodzi o to tylko, żeby też dobrze zorganizować jeszcze handel. I tak ten holding narodowy spożywczy będzie wyglądał. Jaką konkretnie będzie miał nazwę, też w niedługim czasie państwo się o tym dowiedzą, ale tak chcemy to zorganizować. I tutaj bardzo dziękuję panu prezydentowi, że mnie zaprosił, bo właśnie Biała Podlaska i ta podstrefa też jest brana pod uwagę i to bardzo poważnie. Chcemy tutaj to, co państwo wokół, to co nasi producenci, o tak, rolnicy wokół Białej Podlaskiej produkują, chcemy właśnie w tej podstrefie utworzyć zakład przetwórczy, który będzie w tym holdingu, Narodowym Holdingu uczestniczył, czyli będzie przetwarzał te produkty, które będą i te owoce, o tak, pracy rolników będą tu przetwarzane. I dlatego też jeszcze raz powtórzę, chcemy właśnie zachęcić rolników do współpracy, bo to jest najlepsza forma. Tak uważam, że forma prawo spółdzielcze to jest bardzo dobrą formą własności, bo ono angażuje od producentów, jeszcze raz przetwórców i wspólnie razem musimy też bardzo dobrze to sprzedać i podzielić się wspólnie zyskiem, marżą, bo to o to idzie.
Dlatego też jeszcze raz bardzo dziękuję, panie prezydencie, za zaproszenie. I tutaj też chcę jasno i wyraźnie zadeklarować i państwu przekazać, że właśnie po tej strefie taki zakład w niedługim czasie powstanie. No oczywiście będą miejsca pracy, pewnie będzie to kilkaset miejsc pracy, dlatego że, tak jak powtarzam, byście państwo dobrze zrozumieli, producenci, przetwórcy, wspólnie razem. No oczywiście miejsca, handel. No i jeżeli powstaje zakład pracy, to zawsze pojawiają się też dodatkowe miejsca pracy w postaci wokół. Usług wokół, bo zawsze tak jest, zawsze tak jest. I myślę, że jest to też wielką szansą dla tutaj tego miasta i wokół tego miasta. Dlatego też jeszcze raz bardzo dziękuję, że tu jestem, mimo że się spóźniłem jeszcze raz, ale właśnie myślę, że nadrobimy to w postaci tego i w niedługim czasie, prawda, zaczniemy taką bardzo mocną współpracę i częściej tu bywać, aby też i państwa informować, bo to idzie, aby państwa informować o tym, że powstaje piękny zakład pracy, tworzy miejsca pracy i wszyscy i mieszkańcy tego pięknego miasta i wokół będą z tego tytułu mieli korzyści, bo tak to będzie wyglądało. Dziękuję, panie ministrze. Pan senator Grzegorz Bilecki też myślę, że chciałby skomentować. Proszę państwa, ja siedzę z boku i serce mi skacze ze szczęścia tak naprawdę. No. To, że pan minister, pan senator także, Romańczuk, nasze okręgi wyborcze się stykają. Tak? Pan senator jest senatorem z okręgu Bielsk-Podlaski, tak. Obok. Tak? Pan minister zdecydował się Białą Podlaską uwzględnić w planach budowy holdingu spożywczego, to wspaniała wiadomość i mogę wyłącznie pogratulować panu prezydentowi Stefaniukowi skutecznej współpracy z rządem, wzorcowej współpracy z rządem, która skutkuje zainteresowaniem rządu Białą Podlaską i skutkuje wymiernymi decyzjami, które w ramach projektów rządowych nie omijają Białej Podlaski. Nie omijają Białej Podlaskiej, a wiele rzeczy, jak państwo pamiętacie, wręcz zaczyna się w Białej Podlaskiej. Tak? Tak więc to, co stanie się wielkim projektem dla całej Polski, holding, Narodowy Holding Spożywczy, tak? Tak. Czekamy jeszcze na nazwę, która będzie łatwiejsza, krótsza do wypowiadania, ale to, co dla całej Polski będzie ważne, zacznie się tu na ścianie wschodniej. I to mamy pana ministra, który znakomicie rozumie problemy ściany wschodniej, a jego doświadczenie życiowe jako prezesa spółdzielni mleczarskiej przecież przez wiele lat gwarantuje sukces tego programu. To jest, pan minister jest człowiekiem z branży spożywczej, zna się na tym i ja także jako człowiek, który serce ma po stronie spółdzielczej, bardzo się cieszę, że taka formuła zostaje przyjęta, bo ona gwarantuje uczciwe relacje pomiędzy producentami a przetwórcą. Jeżeli producenci będą jednocześnie właścicielami firmy przetwórczej, to nikt nikogo nie będzie wyzyskiwał, będzie właściwy, sprawiedliwy podział korzyści. Tak więc to najlepsza formuła, żeby zorganizować nasz polski narodowy holding. Warto też pamiętać o tym, że spółdzielni nie da się sprzedać. To nie jest firma kapitałowa. Spółdzielni nie da się sprzedać, ona zawsze będzie nasza narodowa Polska. Także gratuluję panie ministrze i gratuluję panu prezydentowi kolejnego owocu. Dziękuję bardzo. Szanowni państwo, ja tylko przesunę, bo będzie nam łatwiej. Szanowni państwo, ja chciałem wam powiedzieć, że utworzenie takiej fabryki przetwórstwa owocowarzywnego to jest też olbrzymia szansa na promocję naszego miasta. Bo to jest szansa na promocję naszego miasta jako marki Biała Podlaska, gdzie te przetwory
będą w całej Polsce i każdy je będzie jadł. I każdy je będzie spożywał. I każdy będzie je kupował w sklepach w całej Polsce, być może też za granicą, gdzie każdy będzie widział, że jem przetwory, czy dżemy, czy różnego rodzaju inne produkty z Białej Podlaskiej. To jest olbrzymi handicap dla nas jako miasta, gdzie możemy ściągać kolejne tego typu inicjatywy. I oczywiście, żeby to robić, to jest bardzo ważne, aby współpracować razem z samorządami, które skupiają tych producentów rolnych. I dlatego też jest z nami pan Kamil Paszkowski, bo my właśnie z takimi ludźmi, którzy gwarantują nam tą współpracę, chcemy tworzyć tego typu przedsięwzięcia, ponieważ musi być to przedsięwzięcie, gdzie zarówno producent, tak jak powiedział pan minister, jak i strona rządowa i my jako samorząd, a więc mieszkańcy miasta i regionu, którzy tam będą pracować, muszą darzyć siebie zaufaniem. Muszą darzyć siebie zaufaniem, bo to jest idea spółdzielczości, gdzie ludzie tworzą biznes wspólnie, którego później nikt nie jest w stanie im odebrać, a mogą tylko i wyłącznie ten biznes rozwijać. Dlatego proszę o kilka słów pana Kamila Paszkowskiego. Bardzo proszę. Bardzo dziękuję, panie prezydencie. Bardzo dziękujemy panu ministrowi za przyjazd do Białej Podlaskiej. Bardzo dziękujemy za zauważenie tej strefy ekonomicznej, którą udało się zrobić właśnie tutaj i za ten pomysł, ponieważ tak jak mówili moi przedmówcy, pan senator Bierecki czy pan prezydent Dariusz Stefaniuk, żyjemy na ścianie wschodniej, która jest, w której rolnictwo jest bardzo głęboko zakorzenione. Stąd właśnie ten pomysł, aby taka przetwórnia stanęła tutaj. To są naprawdę setki miejsc pracy. To nie jest tylko bardzo dobry biznes dla rolników. Myślę, że przy tej okazji będzie się również rozwijał transport, jak i inne gałęzie, że tak powiem, przemysłu, które są związane z rolnictwem, są związane z produkcją i są związane przede wszystkim też z usługami. Także myślę, że cały powiat bialski, bo nie tylko Biała Podlaska, czy gmina Biała Podlaska przede wszystkim, bo będą najbliżej, ale też cały powiat bialski, jak to wie, może i Ościenne, z tej okazji jak najbardziej skorzystają. Także bardzo państwu dziękuję i bardzo dziękuję jeszcze raz panu ministrowi za zauważenie tego potrzebnego tematu dla naszego regionu.